Poprzednio wprowadziliśmy zlecenie sprzedaży. Teraz zajmiemy się realizacją. Musimy dostarczyć zamówienie klientowi i wystawić fakturę. Otwieram zlecenie sprzedaży. Klikam przycisk Ostatni rekord, żeby przejść do zlecenia, które chwilę wcześniej dodałam. Gdy zlecenie jest dodane w prawym dolnym rogu, zobaczysz aktywny przycisk Kopiuj do. Klikając go, zobaczysz dodatkowe opcje. Umożliwiają one dodawanie nowego dokumentu, wybranego typu, z informacjami przeniesionymi ze zlecenia sprzedaży. Możesz na podstawie zlecenia utworzyć na przykład od razu fakturę sprzedaży, czy fakturę rezerwującą lub dokument zaliczki. Zaczniemy jednak od dostawy, czyli od dokumentu WZ. Po kliknięciu otwiera się nowy dokument WZ, uzupełniony na podstawie informacji skopiowanych ze zlecenia sprzedaży. Struktura dokumentu jest prawie identyczna. Tak jak w każdym dokumencie, możesz użyć ustawień formularza do ustawienia wyświetlanych kolumn. W przypadku dokumentu WZ w zakładce Logistyka pojawiają się dodatkowe pola. Możesz tu na przykład umieścić link śledzenia. Natomiast jeżeli używasz dodatku automatyzującego wysyłki i połączenia z kurierami, tego typu informacje będą uzupełniały się automatycznie. Ponieważ wszystkie informacje są uzupełnione, klikam Dodaj i wyświetl. I otrzymuję komunikat informujący, który ostrzega mnie, że nie mogę zmienić tego dokumentu po jego dodaniu. Spowoduje to zamknięcie zlecenia sprzedaży. Więc system wyświetla ostrzeżenie, że zamknę zamówienie sprzedaży. Ja potwierdzam. Dokument WZ został dodany. Mogę teraz ponownie użyć funkcji Kopiuj do. Zauważ, że tutaj są dostępne inne możliwości, na przykład zwrot. Ale w tym przykładzie zwrotu nie ma. Wystawiam od razu fakturę sprzedaży. I znowu dzieje się to samo. Otwiera się uzupełniona faktura w trybie dodawania. Zobaczysz, że w podsumowaniu jest trochę więcej danych niż było w zleceniu sprzedaży. Zauważysz na przykład ikonkę formy płatności, o której porozmawiamy omawiając moduł banki. Gdyby była zaliczka, informacja o tym też byłaby tutaj widoczna. W uwagach znajdują się informacje, na podstawie jakich dokumentów faktura powstała. Dodaję dokument. Cofam strzałką do dodanego dokumentu. Wracamy do dokumentu dostawy. Nawiasem mówiąc, jeżeli przejdę na górę dokumentu dostawy, widoczny będzie przycisk Odśwież. Jeżeli odświeżam ten rekord, zobaczysz, że jest on zamknięty, ponieważ faktura została utworzona. Kliknij dokument bazowy, a przejdziesz do zlecenia sprzedaży, od którego zaczęliśmy. Ono również jest zamknięte. Pod prawym przyciskiem myszy masz dostępną mapę relacji, na której znajduje się wizualizacja powiązań pomiędzy dokumentami, które dodałeś. To podstawowy workflow modułu sprzedaży. W kolejnych filmach przekonasz się, że wygląda to bardzo podobnie we wszystkich innych modułach.